Kilka dni temu użytkownik konrad.pl zostawił pod jednym z moich nagrań bardzo ciekawy komentarz. Ciekawy, dlatego że nie był to hejt, ale jednocześnie sugerował, że to co robię jest złe, niebezpieczne, nieprawidłowe. Ogólnie rzecz biorąc nie miałem zamiaru przejmować się tym komentarzem, ale poruszył on kilka ciekawych kwestii oraz wywołał mnie pewien tok myślenia, którym chciałem się z wami podzielić. Zacznijmy może od tego, że przeczytam wam ten komentarz. Okej. Dla kogo ty to robisz? Nie wyglądasz na koksa jedzącego kreatyny. Najważniejsze jest zdrowe odżywianie 5 razy dziennie, a nie jakieś proszki i wpychanie na siłę 600 gram jedzenia 3 razy dziennie. To jaką ma się masę ciała i jak przybyć na masie mięśniowej zależy od genów, a z naturą lepiej nie igrać. Po co na siłę przybywać na masie mięśniowej? Nie lepiej mieć dobrą, zdrową i sportową sylwetkę? Trochę biegu, siłownia, basen kilka razy w tygodniu i wystarczy. Bez żadnych suplementów. Czy nie lepiej mieć dobrą, zdrową i sportową sylwetkę? Otóż być może lepiej, ale dla Ciebie. Mam na myśli to, że o tym, co jest dobre, a co nie, musicie decydować sami. Nikt za Was nie zdecyduje o tym, kim chcecie być i co chcecie osiągnąć w taki sposób, byście byli szczęśliwi. Dlatego nigdy nie pozwalajcie innym podejmować decyzji dotyczących Waszego życia i nigdy nie pozwólcie innym mówić, że to, co chcecie osiągnąć, nie ma sensu. To Wasze życie i to Wy macie być w nim szczęśliwi. Poza tym, jakie to ma znaczenie, co myślą inni, skoro Wy jesteście szczęśliwi, prawda? Jeśli nie stworzycie swojego planu na życie, to przez własne lenistwo staniecie się częścią czyjegoś planu, a tego myślenia chcecie. Jednocześnie nie wolno Wam krytykować tego, co chcą osiągnąć inni i nie wolno Wam nawet im sugerować, że jest to nieprawidłowe albo głupie. Każdy ma takie samo prawo podejmować decyzję o tym, kim chce być i jaki chce być, jak Wy. Dlatego jeśli konrad.pl ma inne wyobrażenie na temat tego, jak powinien wyglądać zdrowy i wysportowany człowiek, nie mam prawa powiedzieć mu, że się myli. To jego ciało i może zrobić z nim, co tylko sobie żywnie chce. Dlatego też ja z moim ciałem też będę robił to, co ja chcę. Dla kogo ty to właściwie robisz? Otóż dla siebie i dla osób, które chcą osiągnąć podobne cele w życiu co ja. Chcę móc na starość z czystym sumieniem powiedzieć, że zmieniłem życie iluś tam osób na lepsze. I może wydawać się to głupie, bo przecież wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy, ale tak naprawdę wszystko od tego się zaczyna. Nie da się osiągnąć sukcesu na siłowni i jednocześnie nie osiągnąć sukcesu w życiu, dlatego że trening i dieta uczą sumienności w walce o to, co chcemy, a cechy charakteru i mentalność wykute żelazem w trakcie treningów rzutują na wszystkie dziedziny życia. Nie wyglądasz na koksa jedzącego kreatynę. Nie wiedziałem, że przyjmując kreatynę trzeba wyglądać w jakiś określony sposób. Poza tym nie każdy, kto przyjmuje kreatynę, musi być od razu nie wiadomo jak napakowany albo zalany, łysy i ze złotym łańcuchem na szyi. Działanie kreatyny nie polega na zmniejszaniu poziomu inteligencji w zamian za zwiększenie masy ciała i umiłowania do biżuterii. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest i jak działa kreatyna, zapraszam do obejrzenia moich dwóch innych nagrań poświęconych właśnie temu suplementowi, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Najważniejsze jest zdrowe odżywianie 5 razy dziennie. No muszę przyznać, że brzmi to całkowicie jak cytat z książki Krzysia Jubisza. Ale masz rację. Najważniejsze jest zdrowie i zdrowie ma pierwszeństwo. Nigdy nie zaryzykowałbym własnego zdrowia, ani go nie poświęcił, ani nie zaproponowałbym komuś i nie namawiał kogoś, żeby poświęcił swoje zdrowie tylko po to, żeby zbudować nie wiadomo ile masy mięśniowej. Jeśli chodzi natomiast o częstotliwość spożywania posiłków, to o wiele ważniejsze jest to, co i ile jemy w ciągu dnia, niż to, na ile porcji sobie to rozdzielimy. Pod filmem w opisie znajdziecie link do przeglądu badań poświęconych częstotliwości spożywania posiłków. A nie jakieś proszki. Otóż faktycznie, nie jakieś, tylko izolat białka serwatkowego oraz kreatyna, czyli w 100% naturalne, zdrowe i bezpieczne suplementy, które zawierają w swoim składzie tylko i wyłącznie składniki, które zawiera również naturalna, normalna, powiedzmy, żywność, tak? Czyli kurczak i wołowina dla przykładu. Nie dostarczają one niczego, czego tylko na razie drogi nie dostarczałbyś już ze swoją dietą swojemu ciału. Wpychanie na siłę 600 gramów jedzenia 3 razy dziennie. Tak jak powiedziałem, ilość posiłków ma drugoplanowe znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie i kompozycję ciała. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. 600 gramów jedzenia to wcale nie jest tak dużo i wcale nie trzeba tego w siebie wpychać. Jeśli nie wierzysz, to po prostu zważ dowolny ze swoich posiłków i przypuszczam, że bardzo mocno się zdziwisz, jak zobaczysz, jak blisko 600 gramów jesteś. Na przykład dla mnie zjedzenie 630 gramów ziemniaków, co zresztą było pokazane w jednym z moich nagrań, 200 gramów mięsa i 100 gramów surówki mniej więcej i popicie tego dwiema czy nawet trzema szklankami jakiegoś tam napoju, wody powiedzmy, nie stanowi najmniejszego problemu, a to już jest ponad kilogram treści pokarmowej. I wyjaśnienie jest proste.
Po prostu, gdy ktoś intensywnie trenuje, to jest głodny i zjedzenie takiej ilości jedzenia po prostu nie stanowi najmniejszego problemu. To, jaką masie masy ciała i jak przybyć na masie mięśniowej, zależy od genów. No i niestety nie mogę się z tym zgodzić. To, jaką mamy masę ciała, zależy głównie, tylko i wyłącznie od tego, ile jemy i ile kalorii wydatkujemy w ciągu dnia, ile kalorii nasz organizm wydatkuje na podołanie wszystkim podejmowanym przez nas czynnościom. Gdyby geny warunkowały wagę naszego ciała, ilość masy mięśniowej, ilość tkanki tłuszczowej, to skąd brałyby się takie kobiety? Powiedzmy sobie szczerze, wyglądanie w ten sposób z punktu widzenia przetrwania życia na Ziemi, przetrwania gatunku, nie ma najmniejszego sensu. Zdradzę wam tajemnicę. One po prostu bardzo mało się ruszają i bardzo dużo jedzą. Z naturą lepiej nie igrać. Gwarantuję ci, że to, w jaki sposób ja się żywię i trenuję, nie jest większym graniem z naturą niż to, co ty opisujesz w swoim komentarzu. I graniem z naturą nazwałbym dopiero przyjmowanie sterydów i prohormonów. Bez żadnych suplementów. Otóż faktycznie, jeśli jesteś w stanie dostarczyć swojemu ciału wszystkich potrzebnych mikro i makro składników razem z dietą, potrzebnych do regeneracji po podejmowanym przez ciebie wysiłku fizycznym oraz do utrzymania masy ciała, która ciebie satysfakcjonuje, to jak najbardziej, no nie potrzebujesz suplementów. Dla mnie natomiast są one bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo pozwalają zmniejszyć koszty prowadzenia diety i dostarczyć wszystkich potrzebnych makro i mikroskładników przy mojej intensywności treningu i ilości aktywności fizycznej, jaką podejmuję. Moim zdaniem twój strach przed suplementami jest nieuzasadniony. Pomimo, że ten film powstał w odpowiedzi na komentarz konkretnej osoby, tak naprawdę myślę, że wszyscy możemy się z niego czegoś nauczyć. Po pierwsze, nikt nie przeżyje za nas naszego życia. Jakby tego było mało, mamy tylko jedną szansę, żeby przeżyć nasze życie tak, jak my chcemy. Dlatego nigdy nie słuchajcie, co mówią inni. Wszyscy ci, którzy próbują wam powiedzieć, że to, co robicie, nie ma sensu i że się wam nie uda, to osoby, które najzwyczajniej w świecie nie miały dość odwagi, by podjąć walkę o własne marzenia i zazdroszczą wam, że wy już odnosicie jakieś tam chociaż małe sukcesy w walce o własne marzenia. Po drugie, każdy ma swoje cele i swoje marzenia i ma takie samo prawo do ich realizacji, do samodzielnego podejmowania decyzji o swoim życiu, jak wy. Dlatego zawsze szanujcie to, co chcą osiągnąć inni i nigdy im w tym nie przeszkadzajcie. Wyobraźcie sobie tego, jakim krajem mogłaby być Polska, gdyby każdy młody, pomysłowy Polak słyszał od rodziców, że ma realizować swoje marzenia, zamiast przestań fantazjować, gówniarzu, i wracaj do nauki. Taki na przykład Christian Koenigsegg w wieku mniej więcej 20 lat zaczął realizować swoje marzenie o stworzeniu najbardziej luksusowego, najpiękniejszego i najszybszego super samochodu na świecie. I co? W dniu dzisiejszym ten samochód istnieje i dzierży miano najszybszego produkowanego seryjnie samochodu na świecie. I moim zdaniem naprawdę jest to najpiękniejszy super samochód na świecie. Mówcie co chcecie, ale jak na bolid wyścigowy to wygląda naprawdę pięknie. Po trzecie, w ciągu dalszym krąży mnóstwo mitów na temat tego, co jest zdrowe, a co nie. Chociażby te posiłki. W rzeczywistości ich liczba powinna być uzależniona od naszego trybu życia i od tego, na ile posiłków możemy sobie pozwolić. Po prostu ile mamy czasu, bo nie każdy ma czas, żeby 5 razy dziennie usiąść do talerza i jeść. Jeśli będziemy jeść za dużo posiłków, to dieta przejmie kontrolę nad naszym życiem, a przecież to my mamy kontrolować dietę i nasze życie, prawda? Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ta odrobina przemyśleń na temat życia i marzeń zmotywuje chociaż kilka osób do podjęcia własnej walki o swoje marzenia. A tymczasem do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.